W lekcji będę zajmował się wdrożeniem Firewalla 6G po stronie HT Access. I sam firewall, a właściwie dyrektywy, które możemy umieścić w pliku HT Access, są podzielone w tym przypadku na sześć sekcji. Znajdziemy tutaj dwie sekcje związane z filtrowaniem ciągów znaków, które mogą między innymi pochodzić chociażby z odnośników internetowych. Oprócz tego filtrowane są również żądania metod, które są podsyłane do serwera, przekierowania z innych adresów internetowych. Agenci, a właściwie aplikacje oraz adresy IP. W przypadku ostatniej sekcji nie jest to najlepsza metoda na ochronę przed atakami, które pochodzą z różnych adresów IP. Adresy IP się zmieniają i w tym przypadku lepiej posługiwać się wtyczką, która ułatwia nam pracę z adresami IP za pośrednictwem czarnych i białych list. I w tym przypadku ja polecam po prostu wtyczkę wp-server. Poszczególne sekcje pracują niezależnie, a to oznacza, iż nie wymagają one obecności pozostałych, aby spełniać swoją funkcję, i domyślnie umieszczamy wszystkie te sekcje w pliku ht access w głównym katalogu WordPressa, czyli w tym katalogu, w którym znajdują się wszystkie pliki WordPressa i na który to katalog wskazuje domena. Jeżeli jednak WordPressa zainstalowaliśmy w podkatalogu, to w takiej sytuacji w nadrzędnym katalogu umieszczamy sekcję query string, a pozostałą część w pliku ht access w katalogu, w którym znajdują się już pozostałe pliki WordPressa. No dobrze, ja w moim przypadku przejdę już do klienta FTP i ściągnę plik htaccess z głównego katalogu WordPressa bez bezpośrednio na dysk twardy. OK. I otworzę go w edytorze kodu Brackets. Dobrze. Zrobię troszeczkę miejsca i powrócę do strony Jeffa Stara. Przewinę w dół, zaznaczę cały ten fragment kodu. OK. Skopiuję, czyli CTRL-C i wkleję do notatnika. Następnie zaznaczę całość, wytnę CTRL-X, przejdę do brackets i wkleję na początku. Następnie zapiszę ten wpis i podeślę go na serwer, a następnie skorzystam z paska przeglądarki internetowej, właściwie z paska adresowego i wykorzystam ten ciąg znaków do tego, aby sprawdzić czy filtrowanie się powiodło. Czyli nawias otwierający, Eval. Ale wcześniej zapiszę plik i po prostu podesię go na serwer. Ale nie do katalogu WP Includes, tylko do głównego katalogu. Ok, szybko przejdę do tego katalogu i usunę stąd plik HT Access. Także mój błąd. Ok, a następnie przejdę do strony internetowej. Tutaj do adresu strony internetowej dodam jeszcze ukośnik, znak zapytania, Eval i otwarcie nawiasu, a następnie Enter. Jestem przekierowany do strony 403, czyli odmowa dostępu. No dobrze, wszystko wskazuje na to, że filtry działają, ale jeżeli będziemy mieli problemy z jakimiś naszymi usługami, to ja proponuję przejść z powrotem do strony Jeffa Stara. Zwróćmy uwagę na sekcję notatki. Gdzie znajdziemy pewne sugestie na temat tego, co zrobić, jeżeli jakieś usługi, przykładowo chociażby TeamTamp, nie działają poprawnie po zaimplementowaniu tych dyrektyw. Pomimo wszystko, te dyrektywy są pisane ludzkim językiem, a to oznacza, że jeżeli coś jest blokowane, to możemy im się przyjrzeć i szybko zidentyfikować te elementy, które są blokowane, a które nam są potrzebne. W takiej sytuacji po prostu proponuję zajrzeć do HT Access i przeżyć ten kod linijka po linijce.